W tej jednym powiem Ci dlaczego publiczne Wi-Fi traktuję z ograniczonym zaufaniem oraz jak zabezpieczam się, gdy jednak z nich korzystam. Bezpłatny internet w hotelu, kawiarni czy na lotnisku może się okazać bardzo kosztowny. Nie dość, że ten, kto mi udostępnia Wi-Fi dostaje bardzo dużo informacji o tym, co robię w sieci, to poważniejszym kosztem darmochy może być włamywacz, który przechwytuje połączenia. Dlatego, gdy tylko możliwe, korzystam z transmisji danych w abonamencie komórkowym, by uniknąć łączenia się z obcym Wi-Fi. Bywa, że komórkowy internet nie wystarcza, i jednak korzystam z WiFi. Wtedy przede wszystkim zwracam uwagę na to, by odwiedzane strony miały kłódkę https, a maile były szyfrowane połączeniem SSL. Dlatego korzystam z VPN-a, czyli takiego tunelu, który szyfruje połączenia między moim urządzeniem a światem internetowym. Mnie wystarcza darmowy szwajcarski Proton VPN, jednak gdy potrzebujesz w sposób ciągły maskować swoją aktywność, to eksperci z portalu Niebezpiecznik zalecają płatny VPN. Reasumując, razę, unikać publicznych Wi-Fi, ale gdy jednak korzystasz, to odwiedzaj strony z certyfikatem SSL oraz stosuj VPN, aby to co darmowe nie okazało się boleśnie kosztowne.